Cześć, witajcie. Z tej strony Hubianka, to jest pierwszy odcinek z Dark Souls 2, jeśli chodzi o grę na peceta oczywiście. No i w dzisiejszym odcinku sobie tutaj powędrujemy tym typiorem. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak ładnie wyglądać. Sądziłem, że to będzie gra ładna, lepsza od jedynki, ale nie spodziewałem się, że grafika będzie na tyle fajna. Jak... Ej, co to? Walczymy? A nie, dobra, jeszcze o to. Powiem wam szczerze, że po YouTubie, jak widziałem tą grę właśnie na YouTubie, to wydawała mi się grafika być zdecydowanie gorsza. Natomiast tu jest całkowicie inaczej. Jest lepiej niż sądziłem. Dobra, sterowanie jest nawet trudne tutaj. O, coś tam jest. Mamy gdzieś tam. Tu nie wyjdziemy. Tu? Coś? Aha. Tak jest. To trzeba uważać. Był pewny, kiedy oglądałem tę grę. Dobra. Zebraliśmy tutaj, co mogliśmy zagrać. No to chyba tutaj nic więcej nie zrobimy, nie? Zobaczcie, jak piękne widoki. Naprawdę tu jest ekstra to zrobione. To jest, powiem wam, że fajna gra dosyć. Zrobiona na silniku takim, wiecie, dosyć ciekawym, aczkolwiek spodziewałem się, że to będzie jakiś niewypał czy coś w tym stylu. Ja ogólnie Dark Souls 1 tam nie przypadałem. Obejrzałem, ale żeby jakoś się podniecać, czy po prostu jakoś, to nie. No to nie są za bardzo moje klimaty, ja lubię takie, to są bardziej mroczne, ja nie lubię mroku. Okej, otwórzmy. I zobaczmy. What seems to be the ruckus? Nie, tylko nie ruskie napisy, no. Oh my, your face. The face of the curse. No ja nie pamiętam, czy ty do mnie gawaryjesz. It's dead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? Ale są masakrycznie włosy zrobione takie. W ogóle nie przylegają. Wszystkie dosyć jednakowe. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. No ale twarz, nawet powiem wam szczerze, że nie jest zła. Feast upon their souls. Mam sługę? This is the fate of the cursed. Nie, to służąca. Dziwnie mi te babki wyglądają. What is your name? Aha, dobra. What's your name? Okej, okay, no to... No Hubianko. Piszmy. Ach. Hubianko, pasuje nie Hubianko, jest, okej, okay, dobra, enter. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Co to jest? Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Taki tajemniczy, nie? Think back. Ta postać nasza też taka brzydka jakaś. Yes, it's an effigy of you. Dobra, mam nadzieję, że to już koniec tej scenki. My tacy jesteśmy, tak wygląda w życiu. Aha, sobie wybieram. Co? What the? Gościa weźmiemy sobie. A niech będzie. Co mi to, nie? Weźmiemy sobie, zrobimy Geralta. Nie, Geralt musi mieć inny wóz. Sorry. Kicę taką.
Nie taką, no, znowu. Nie ma, no, nigdzie nie ma kitty takiej fajnej, no, jak Geralt miał. No, te gry. Tak, o, niech będzie. Dobra, tu skończyłem. Umięśniony, rzecz jasna. Babę? Nie chcę babę. Chcę faceta. Mamy coś? Nie, nic nie mamy chyba. No rozumiem, rozumiem. Wiadomo. No i to byłby koniec. Nie, Jak wyjść? Zresetowało. Ja. O. Mamy to. Mamy to. Pięknie. Okej, okay, no dobra, mamy zbroję, mamy bronię. Więc co byłoby tyle, nie? No i znowu znak, ja nie mogę. Aha, to wybieramy? O nie, już się boję, jakiego wybrałem. Co ja zrobiłem? Nie. Ja to jasno, nie? Klikam cokolwiek. No mówię, ja nie panie majesz, co ty do mnie gawarisz? Ja po rusku to umiem tylko liczyć do 7 chyba. I właśnie to, ja nie panie, ma jeszcze ty do mnie gawarisz, a to znaczy ja nie rozumiem co ty do mnie mówisz. No, więc to jeśli chodzi o ruski, tak zabłysnę. I wiem, że mają dziwne cyferki, literki. I cyferki też. I obiecadło też mają dziwne. Będą całkiem inne niż my, nie? Oh, I'll fool you no longer. Ale brzydka jesteś. You lose your souls. All of them. Over and over again. Ale powiem wam, że twarzy nawet zrobili takie... Z czego na wyjął? Z czego się śmiejesz, babu, jedna? Dobra. Nie, nie. Co ja zrobiłem? Stop this at once! Stop this what? Stop this what? Jem, z jakiego bunia zrobiłem? Dziunia? Ja nie mogę. Jakie mam palce, co? Dobra, to nie pasuje. Zrobiłem sobie jakiegoś maga czy coś. Nie, ja tego nie chcę. Dobra, dzisiaj pogramy tym jeszcze. Póki co. Tak to będzie wyglądało. Ale następnym razem sobie zrobię jeszcze raz. Poza odcinkiem oczywiście. Postać po prostu zwykłą. I co, możemy coś zrobić jeszcze? Czy musimy wracać tam? Gościa zrobiłem masakrycznej. Już lepiej się nie dało, nie? Tu coś jest? Nie, nie podskoczymy. Chociaż? Pokuczniemy? Nie, nie da rady. Tu też nie wyjdziemy. A tutaj? Nie, tak samo jak po drugiej stronie. Co tu jest, co? My praktycznie to szłem przed siebie, więc tutaj też coś może być. Ale wątpię. Szczerze to wątpię w to. Ło! No, jest tak jak myślałem.
Więc to byłoby na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że może jeszcze się zobaczymy w tej grze, ale póki co żegnam się z wami. Na razie, cześć!